Gości, rozpoczynamy od piłki nożnej. Blisko 800 tysięcy widzów oglądało rewanżowe mecze w europejskich pucharach. Dziś rozegrano ostatni mecz, przerwany wczoraj z powodu mgły pomiędzy węgierskim Videotonem i Paris Saint-Germain. Węgrzy wygrali pierwszy mecz w Paryżu 4-2 i nie zaprzepaścili szans awansu. Wczoraj do momentu powtórzenia w 67 minucie prowadzili 2-0. Dziś strzelili tylko jedną bramkę, którą zdobył Majer, ale oczywiście awansowali do dalszych gier i w ten sposób łódzki Widzew zyskał kolejnego potencjalnego przeciwnika.